zorganizowali chrzest mimo lockdownu. Policja zablokowała kościół koronawirus, policyjny nalot na kościół w Londynie. Chrzest odbywał się mimo lockdownu. Służymy większemu dobru, tak uzasadniał lider jednego z londyńskich kościołów złamanie zasad lockdownu, jakie obowiązują w Wielkiej Brytanii. W świątyni zgromadziło się 30 osób, które brały udział w chrzcie. Uroczystość przerwała policja. Funkcjonariusze policji miejskiej wstrzymali nabożeństwo w kościele Anglechurch w Clerkenwell w Londynie. Jego uczestnicy złamali obowiązujące obecnie zasady lockdownu. W miejscach kultu mogą przebywać pojedyncze osoby, dozwolone są także transmisje nabożeństw online oraz skromne pogrzeby. Parafie mogą też kontynuować projekty społeczne, takie jak banki żywności, wyjaśnia The Independent. W kościele w Clerkenwell nie odbywała się żadna z uroczystości objętych łagodniejszymi przepisami. Duchowny prowadził chrzciny, w których brało udział 30 osób. Policja powiadomiona o złamaniu zasad wkroczyła do świątyni i przerwała celebrację. Przed kościelnym budynkiem Mount John Hall zaparkowały dwie policyjne furgonetki i radiowóz, a czterech funkcjonariuszy uniemożliwiło wiernym wejście. Powiedziano nam, że mamy nie chrzcić, a policja zaczęła blokować ludziom możliwość wejścia do kościoła. Zdecydowaliśmy poczynić inne ustalenia, relacjonował pastor Regan King, cytowany przez The Independent. Duchownemu zależało na tym, żeby kontynuować chrzest. Po krótkiej dyskusji zgodził się na przejście na dziedziniec kościoła. Tam odbyła się krótka uroczystość z poszanowaniem zasad dystansu społecznego. Pytany, dlaczego zdecydował się na złamanie obostrzeń, pastor powołał się na większe dobro. Uważam, że my służymy większemu dobru. Mamy większe dobro, niż cokolwiek to jest, stwierdził. Podkreślił też wagę chrztu w jego religii, to podstawowa posługa, którą świadczymy. Chodzi o miłość do naszego bliźniego. Policja tropi przypadki łamania lockdownu. Rzecznik londyńskiej policji metropolitalnej poinformował, że funkcjonariusze rozmawiali z pastorem po doniesieniach, że zamierza odprawić chrzest i nabożeństwo. Funkcjonariusze wyjaśnili, że ze względu na COVID-19 obowiązują ograniczenia uniemożliwiające zgromadzenia się i że w przypadku ich naruszenia mogą zostać nałożone kary finansowe, powiedział. Po dyskusji pastor zgodził się zorganizować krótkie, zdystansowane społecznie spotkanie plenerowe na dziedzińcu kościoła, podkreślił. Policja metropolitalna za pośrednictwem różnych kanałów zachęca mieszkańców brytyjskiej stolicy do tego, by informowali ją o przypadkach łamania zasad lockdownu. W niedzielę brytyjskie władze poinformowały o wykryciu 24 962 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu poprzedniej doby. Jednocześnie zarejestrowano 168 zgonów z powodu COVID-19. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 51 934, z czego 45 592 osoby zmarły w Anglii, 3280 w Szkocji, 2209 w Walii, a 855 w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie, za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.